W filmie tym zaprezentuję symulację strzału z bata. W moim modelu bat składa się z 50 kul połączonych sprężynami. Sprężyn nie widać, ponieważ są przesłonięte kulami. W obliczeniach przyjmuję, że sprężyny są bardzo sztywne. Czerwona kula, będąca końcówką bata, jest kilkadziesiąt razy lżejsza niż kula niebieska i masa kul stopniowo rośnie pomiędzy końcem a początkiem bata. Teraz przykładam siłę do początku bata, czyli do kuli niebieskiej. Kula ta zaczyna poruszać się i pociąga za sobą kolejne kule. Obliczenia numeryczne oparte są na prawach fizyki. Na wykresie widzimy prędkość kuli czerwonej i kuli niebieskiej w funkcji czasu. Obserwujemy, że przez bardzo krótką chwilę czerwona kula, czyli końcówka bata, osiąga prędkość około 650 m na sekundę. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi około 340 m na sekundę. Końcówka bata wyraźnie przekracza prędkość dźwięku i dlatego pojawia się charakterystyczny odgłos strzału. Warto też sprawdzić maksymalne przyspieszenie końcówki bata. Jak widać po prawej, w symulacji otrzymujemy około 200 tysięcy metrów na sekundę do kwadratu, czyli około 20 tysięcy razy więcej niż przyspieszenie grawitacyjne w pobliżu Ziemi. To jest olbrzymie przyspieszenie i okazuje się, że podobne wartości zostały zmierzone dla prawdziwych batów.